Cześć. Wczoraj tak tylko troszkę dotknąłem takiej jednej kwestii, a dzisiaj chciałbym ją rozwinąć. Będąc jeszcze niedawno zagrożeni totalnym zniszczeniem, wkrótce staliśmy się otwarci na sprawy duchowe. Tak było ze mną. W tym przypadku nasz upadek ujawnił mi wielką siłę perswazji. W sposób paradoksalny przywrócił on mnie zdrowy rozsądek. I tak było z wieloma ludźmi. Ale dalej jest tak, ponieważ już trochę tam liznąłem tej wiedzy i w swoim życiu porobiłem jakieś zmiany, to jednak musimy skończyć udawać wszystko wiedzącego Boga. Musimy uznać, że w tym dramacie życiowym Bóg ma być odtąd naszym drogowskazem. On jest naszym przywódcą, my zaś jego podwładnymi. I tutaj chciałem się skupić na jakichś prawdach, na jakichś dogmatach, ale po rozmowie z przyjacielem, pozdrawiam go serdecznie, doszedłem do wniosku, że fałszywi nauczyciele głoszą własną świętość i nie słychać w ich słowach, skąd mają tą mądrość. A ona sama nie przychodzi. To też nie tak do końca. Nie? Mamy takiego przyjaciela, który ciężko mu jest nawet przeczytać jakąkolwiek książkę. Nie? A jest na bardzo wysokim poziomie rozwoju duchowego. Cieszy go każda drobnostka. I ja znowu czerpałem wiedzę bardziej z książek, z różnych wypowiedzi, wykładów. I powiem wam, że to wszystko się zbierze do kilku wielkich przywódców religijnych, do Chrystusa, do Buddy, nawet Mahomet, Mojżesz. Jeśli tak się grubiej zastanowić, to wszyscy mówią o jednym, o wartości w drugim człowieku, o szanowaniu drugiego człowieka. I ani Chrystus, ani Budda nie dążyli do majątku, do jakiegoś płacenia za swoje odczyty. Nie żądali zapłaty za przekazywanie swojej mądrości. A jest wielu tak zwanych trenerów, nie, to się tak nazywa, motywacyjnych, różnych youtuberów, którzy powtarzają wiedzę zasłyszaną skądś, a nie mówią skąd. Czyli hołubią swoją siebie po prostu. Prawdziwi nauczyciele, będący solą ziemi, czynią i nauczają, i ich uczynki świecą przed ludźmi. Czyli są tak jak ci, którzy dali to pierwsze słowo, biedni i rozdają swoje serce innym. Tego trzeba nauczyć. Cześć. I takim być.